kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na kapitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Fan klub Darolwa. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Ja mam dwa pytania. Gdyby pan miał do wyboru 60 lat rządów Platformy Obywatelskiej albo 30 lat komuny, co by pan wybrał? O, wie pan, to jest taki wybór między syfilisem i tym. No, i HIV-em. To jest bardzo trudny wybór. 60 lat rządów Platformy Obywatelskiej, myślę, że efekt byłby podobny. Efekt byłby podobny jak 30 lat komuny. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Nic bym nie wybrał. Drugie moje pytanie dotyczy pana opinii na temat prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Jakie pan ma o nim zdanie i co pan uważa o jego antypolskich wypowiedziach? Mam zdanie takie, że on jest takim bardzo surowym przywódcą, ale znajduje się w bardzo delikatnej sytuacji. W bardzo delikatnej sytuacji i przynajmniej do pewnego czasu, dopóki mógł, to starał się lawirować między Rosją i Europą Zachodnią. Polska mu nie ułatwiała tej sytuacji. Przeciwnie, Polska robiła nieustanne głupstwa, biorąc udział, a nawet organizując rozmaite takie przedsięwzięcia przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, który próbował, jak powiadam, lawirować między Scyllą i Charybdą, więc taka sytuacja to jest bardzo trudna. No, podam przykład takiego lawirowania. Łukaszenka niby uważany jest za takiego kundla Putina, ale Białoruś nie uznała aneksji Krymu. Proszę bardzo. Białoruś nie uznała aneksji Krymu. Więc to jest ilustracja tego, że Łukaszenka próbuje lawirować. A nasi umiłowani przywódcy przez głupotę, na przykład pan prezydent Andrzej Duda tam zabawiał się w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanouską, no to trudno, żeby Łukaszenka tutaj traktował polskie władze czy Polskę z rewerencją, skoro ona mu robi takie psikusy. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, bardzo dziękuję za wspieranie kanału, pisze: szanowny panie Stanisławie, pierwsze pytanie. Ostatnio znajoma opowiadała mi, co jej znajomy 90-letni Niemiec opowiada jej o sytuacji w Polsce i w ogóle w Europie, na przykład na Węgrzech, oraz o sytuacji wewnętrznej Niemiec, między innymi o partii AfD, opisywanej przez tamtejsze media. Nie było to dla mnie nic nowego, bo to samo mogę przeczytać w naszych największych mediach, portalach i gazetach. Czy to nie pokazuje upadku polskiego systemu politycznego w zakresie mediów? No pokazuje, proszę pana, pokazuje. Moim zdaniem w Polsce dziennikarstwo ulega degeneracji, zwłaszcza w tych mediach głównego nurtu. Ci, którzy tam występują albo piszą, to nie są żadni dziennikarze. To są funkcjonariusze propaganda Abteilung. No i w Niemczech chyba jest podobnie, to jak w Niemczech tak jest, to u nas nie może być inaczej. Drugie. Czy Polsce grozi chaos z jednej strony finansowy przez procedurę nadmiernego deficytu i z drugiej strony prawny przez ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ustaw przyjętych bez posłów Kamińskiego i Wąsika? A może Niemcy chcą specjalnie osłabić złotówkę, żeby wprowadzić euro, ostatecznie uczynić nas landem IV Rzeszy? No to Niemcy nie muszą specjalnie osłabiać złotówki. Przypomnę, że Polska w traktacie akcesyjnym, który był przyjęty, znaczy był ratyfikowany przed 1 maja 2004 roku, Polska się zobowiązała do wejścia do strefy euro.
Tyle tylko, że nie podała daty, ale takie zobowiązanie Polska na siebie przyjęła, więc Niemcy bardzo możliwe, że tam niekoniecznie muszą osłabiać złotówkę. Nadmierny deficyt jest faktem. Z dwóch powodów, moim zdaniem. Po pierwsze, z powodu programów rozrzutniczych, to chronologicznie tak mówię, a po drugie, z powodu darmowego wspierania Ukrainy przez Polskę, które nie ma końca. Teraz przecież tam nawet taki jakiś procent PKB Polska się zobowiązała przekazywać. No po prostu jesteśmy sługą narodu ukraińskiego, a skutki tego nie wiem. Bardzo możliwe, że będą na ograniczenie wsparcia Ukrainy, to nikt nam nie pozwoli, ani Amerykanie, ani Niemcy. Bo musieliby sami to robić, lepiej jak to kto inny robi. W związku z tym NATO nam nie pozwolą, w związku z tym prawdopodobnie będą cięcia w tych programach rozrzutniczych. No i to może rzeczywiście doprowadzić do jakichś zaburzeń takich, bo to, no, ludzie się do dobrego przyzwyczajają bardzo szybko. Tym bardziej, że te programy to mają cechy praw nabytych, w związku z tym może być problem. A jeśli chodzi o te wyroki, no to wszystko, rozmiary, że tak powiem, szkód, zależą od tego, ile ustaw zostało uchwalonych bez udziału panów posłów Kamińskiego i Wąsika. To od tego zależy, bo mam nadzieję, że niedużo, ale no trochę będzie, więc tutaj pan profesor Matczak, już mu się mózg gotuje ze zgrozy na myśl o tym, co to będzie. Pan Andrzej Kwaśniewski. Szanowny panie Stanisławie, czy może pan coś powiedzieć o historii NS Narodowych Sił Zbrojnych? Kiedy powstały, kto dowodził o osiągnięciach bojowych żołnierzy AK po 1956 mogli liczyć na jakieś czasami dobre słowo, ale Narodowe Siły Zbrojne były tępione do 1989 roku. Z czego to wynikało? Wszystkiego dobrego. No z tego, że tutaj Żydowie, którzy mieli dużo do gadania, zwłaszcza w pierwszym okresie PRL-u, tym stalinowskim, owszem, uważali Armię Krajową za wroga, ale Narodowe Siły Zbrojne to już za najgorszego wroga Żydowie uważali. Żydzi tradycyjnie tępią nacjonalizm w krajach swojego osiedlenia, mimo że sami organizują się na zasadzie narodowej, czyli nacjonalistycznej. No wiedzą, co jest dobre, więc to. A potem no to siłą inercji już tak było. No, ale co ja tu mogę powiedzieć? Odsyłam pana do pana Żebrowskiego, który się zajmuje, można powiedzieć, jako historyk, zajmuje się Narodowymi Siłami Zbrojnymi i ma tutaj na swoim koncie szereg publikacji. No to co, ja nie będę pana tutaj streszczał tego w tej chwili. Także odsyłam do pana Żebrowskiego. Panie Stanisławie, co pan sądzi o takich organizacjach jak Neopogańska Zadruga? Pozdrawiam serdecznie. No, mnie to rozbawiają takie organizacje jak Neopogańska Zadruga, bo to... No cóż, no, jeżeli ktoś uważa, że tak powiem, obdarzanie czcią boską, nie wiem, perkuna, czy tam słońca i tak dalej, to jest rozsądniejsze od czczenia takiego bóstwa bytu duchowego,
Absolutnie. No to moim zdaniem nie jest. No. No ale są ludzie, którzy to w tym się tam lubują, uważają, że to i tak są, że tak powiem, jeszcze rozsądniejsi od satanistów, bo satanistów to ja uważam za wariatów w sensie medycznym. Dlatego, że no, wiemy, że szatan jest na pozycji przegranej. Na pozycji przegranej. W związku z tym otaczanie kultem takiego przegranego nieudacznika, no to jest moim zdaniem dowodem wariactwa w sensie medycznym. A to no 20% ludzi w Polsce, to oficjalna statystyka jest, to są, mają jakieś problemy takie, że tak powiem, pod sufitem. No to tak, to jest. Pan Piotr Zalewski. Czy słyszał pan coś o produkcji adrenochromu u naszych braci i dalszego jego przerzutu w świat przez Warszawę oraz zapotrzebowaniu na niego przez światowe elity oraz związanym z tym handlem dziećmi? Ciekawa sprawa, bo z tego co czytam, to są dowody na jego produkcję, handel dziećmi z tym związany i szeroko zakrojona w tym temacie akcja różnych służb, oczywiście nie w Unii Europejskiej. Nie wiem nic, nie wiem co to jest ten adenochrom i dlaczego to się ma u naszych braci, jakiego, jakich braci, nie wiem, o jakich braci ma pan na myśli, czyżby pan ma na myśli górali z Góry Synaj, to ja ich za swoich braci nie uważam, także wie pan, niech pan precyzuje trochę te swoje tutaj, bo ja nie wiem, o czym pan mówi, a o handlu dziećmi, no dzieci to sprzedają pewnie, jak ktoś tam no, zapłodni się w szklance i potem się zniechęci, gdyby uzna, że to głupstwo zrobił, no to chętnie takie dziecko pewnie sprzeda. Albo, że pani, która tam rozłożyła nogi nie przed tym wyśnionym, wymarzonym, a tu dziecko się w międzyczasie urodziło, no to też chętnie by je sprzedała na części zamienne. Handel dziećmi jest tak samo jak handel kobietami. Ale ja nic na ten temat nie wiem, także proszę się nie gniewać. Pyro. Panie Stanisławie, jakie ma pan zdanie na temat osób twierdzących, że są monarchistami? No, myślę, że bycie monarchistą jest takim samym poglądem politycznym, jak i każdy inny. Nie widzę powodu, żeby mieć jakieś zdanie na ten temat. No, to są, oni uważają się za monarchistów, są monarchistami. No, to nie ma w tym nic złego, ani nie ma w tym nic osobliwego. I pytanie następne. Czy interesował się pan sprawami transplantologii? Kiedyś natrafiłem na program profesora Jana Talara i ojca doktora Jacka Norkowskiego. Czy podziela pan ich zdanie na temat tego, że nie ma czegoś takiego jak śmierć kliniczna mózgu? Proszę pana, nie będę się wypowiadał na ten temat, bo nie mam dostatecznej wiedzy. Nie mam dostatecznej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o transplantologię, no to powiem tak, że transplantologia to jest, no, że tak powiem, teraz coraz większe możliwości medycyna stwarza, więc można przeszczepiać różne narządy. To jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony rodzi pokusę czegoś takiego, co nazywam kanibalizmem technologicznym. Kanibalizmem technologicznym. Rodzi pokusę tego, żeby ludzi patroszyć na części zamienne. To na to zwrócił uwagę jeszcze w latach 70., jeśli dobrze pamiętam, Antoni Słonimski w takim wierszu Gołąb ostatni. Gołąb ostatni. Pisze on tam tak. To w postaci takiego listu do jaśnie oświeconego hrabiego Jana Potockiego. Pisze, porwały mnie plemiona zdziczałych tubylców, zbrojne w maczugi światła, strzały laserowe, ponaddźwiękowe dzidy,
kobaltowe proce, paraboliczne bębny, flety bioplazmy, wtórujące pod skokom sztucznych serc lub krwawych, wydartych z piersi trupów jeszcze nieostygłych. No to właśnie wydartych z piersi trupów jeszcze nieostygłych, to jest ten kanibalizm technologiczny. Natomiast nie słyszałem, nie oglądałem tego programu tych dwóch uczestników, profesora Talara i ojca doktora Norkowskiego, więc nie wiem, a poza tym mówię, nie mam na ten temat wiedzy dostatecznej, żeby się wypowiadać, czy jest... istnieje śmierć kliniczna mózgu, czy nie. Według takiej wiedzy potocznej to jest. Według wiedzy potocznej, w każdym razie na tyle, na ile ja się orientuję, no to właśnie stwierdzenie śmierci mózgu przesądza o, w razie wątpliwości oczywiście, o zgonie człowieka. Violetta. Witam, panie Stanisławie. Pan Roman Nacht. Jakie ma pan zdanie na jego temat, jeśli można wiedzieć? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. Nie mam zdania, nie wiem, kto to jest. Być może, że powinienem wiedzieć, ale nie wiem. Więc nie mam na jego temat żadnego zdania. Pan Mateusz Karamazow. Panie Stanisławie, co pan myśli i co mógłby powiedzieć o panu Nikt? Pan Grygucz, bo to o nim mowa, nieprzychylnie wypowiada się na temat pana Brauna. I co pan sądzi o książce świętej pamięci pana Karonia? Pozdrawiam pana serdecznie. No, ja poznałem kiedyś pana Grygucza, ale to jest taka przelotna znajomość, więc ja właściwie nie mam żadnej opinii na jego temat. A jeżeli nieprzychylnie wypowiada się na temat pana Brauna, no to wszystko zależy od tego, co mówi, bo ja nie śledzę jego wypowiedzi i nie wiem. Moim zdaniem, no jeżeli powtarza po Gazecie Wyborczej te nieprzychylne opinie o panu Braunie, no to muszę powiedzieć, że nie jest to wybitny jakiś myśliciel, ten pan Grygucz. A jeżeli jakieś inne, oryginalne, no to wtedy co innego. I co pan sądzi o książce świętej pamięci pana Karonia? No, ma pan na myśli Historia antykultury. No to bardzo dobra książka. Każdemu bym polecał, żeby ją sobie przeczytał i zapamiętał. David Records. Ostatnio słyszałem, że skrajna lewica i skrajna prawica mogą się dogadać w pewnych sprawach międzynarodowych. Czy to możliwe? Wszystko zależy od tego, jakie to są sprawy. Francuzi mają takie porzekadło, les extrêmes se touchent. Przeciwieństwa się schodzą. Mogą się dogadać, z tego wynika, przynajmniej według Francuzów wymownych. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Imiennik do nabycia na kapitalbuk.pl.